Rusina swoim szybkim zdominowaniem sceny przebił się do świadomości większości polskich słuchaczy. Niestety, jeszcze szybciej stał się obiektem żartów, a jego reputacja mocno podupadła. Ja nazywam się Bart, to jest Rap River, a dziś dowiemy się, jakie wyzwania czyhają na nas podczas odnoszenia sukcesu oraz na co uważać, aby nie skończyło się to tragicznie w skutkach. Jak wielka sława, idąca za tym fala hejtu oraz używki mogą wpłynąć na nasz los? Pod lupę bierzemy Rusinę, który jest idealnym tego przykładem. Ten film podzielony jest na trzy części. Szybkie podbicie sceny, problemy wizerunkowe oraz zniszczenie kariery. Jak Rusina z nikomu nieznanego rapera stał się bardzo popularnym reprezentantem nowego wave'u, a następnie obiektem żartów? Zapraszam do oglądania. Norbert Rusinek, znany nam wszystkim pod pseudonimem Rusina, to młody raper pochodzący z Wronet pod Poznaniem. Muzykę zaczyna robić w wieku zaledwie 15 lat, jednak najstarsze utwory, które da się odszukać, pochodzą głównie z lat 2017-18. Już wtedy mogliśmy usłyszeć współpracę z Fałkiem, które w przyszłości jeszcze licznie będą się pojawiać. Pierwszy projekt Rusiny, Trapped in Underground z 2020, pomaga mu zebrać garstkę zaangażowanych słuchaczy. Jednak największy przełom w jego karierze ma miejsce w 2021, za sprawą takich singli jak Śmieci, Host czy Trestówka. Polscy słuchacze są zachwyceni, a najczęstszy argument to zrobienie Ameryczki. Żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie chodzi o samą muzykę, a całą otoczkę wokół niej. Proste, ale bardzo klimatyczne klipy autorstwa Learn How to Hustle czy Xavito oraz pierwszy na naszym rodzinnym podwórku w pełni oddały vibe panujący przy tworzeniu nowego brzmienia wraz z osiedlowymi ziomalami. Nie ma co się dziwić, Rusina ma wtedy zaledwie 19 lat. Będąc tak młodym, śmiało można mówić, że wychował się na nowszym brzmieniu, które jak sam twierdzi najbardziej spodobało mu się u twórców z Atlanty. Jego największe inspiracje to Young Thug czy Lil Baby, no i przy tym drugim na chwilę się zatrzymamy. W fenomenie Rusiny dużą rolę odegrał styl, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Wcześniej wspomniany Lil Baby oraz tacy artyści jak Polo G, Lil TJ czy nawet Rod Wave od kilku dobrych lat przejmują amerykański mainstream za sprawą bardzo śpiewanych, melodycznych numerów. W Polsce coś na kształt tego robili Iggy i Peters w dawnych latach, czym Rusina też zresztą się jarał. Jednak to właśnie on sam wprowadził ten trend na szerszą skalę. Na swój większy sukces długo nie musiał czekać, gdyż jeszcze w grudniu tego samego roku podejmuje współpracę z potężną wytwórnią Def Jam. Pod koniec kwietnia 2022 roku premierę ma debiutancki album Rusiny, który w większości zbiera bardzo pozytywne opinie. Artysta zostaje zaproszony do line-upu Cloud Festivalu, imprezy, która z założenia miała przenieść Rolling Loud do Polski, co tylko pokazuje, jakim respektem mógł się wtedy cieszyć wykonawca. Dzień przed festiwalem miejsce ma rozmowa Rusiny oraz jego producentów z Winim. Stary wyjadacz zawstydza Rusinę, gdy odpala mu wiele bitów, prosząc o freestyle. Jednak Rusina bardzo dziwnie wykręca się z rapowania. Rapuj coś po prostu, no podaj coś po prostu. Morda, nie freestyluję. Kurwa, no to nie freestyluj, dawaj swój kurwa kawałek, no. Patrz, kurwa, patrz rapera, kurwa, raper przyszedł. Nie powiedzieliście się, after tak tu freestylował, pierdolałem to i od razu leciał, nie było żadnego. Ja nie muszę tego robić. W końcu prowadzący sam statuje na beat. Komentarze pod wywiadem nie zostawiają na Rusinie suchej nitki. Po raz pierwszy w karierze ludzie w tak dużym stopniu krytykują go. Na dobrą sprawę, ta rozmowa była zwiastunem tego, co będzie działo się dalej. Wrócimy do tego w dalszej części materiału. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę wam coś powiedzieć, bo niesamowicie się tym jaram! Już 12 kwietnia w dwóch zmianach w Sopocie organizujemy swój pierwszy Rap Riverowy event. Chciałem dać możliwość małym artystom, którymi niesamowicie się jaram i widzę w nich potencjał, zagrania pierwszy raz w życiu dla chociażby tych 100 osób. I w ten sposób powstało Rap Ocean by Rap River i co ciekawsze, możesz na nim zagrać właśnie ty. Poza tym, że jaram się line-upem i uważam, że jest naprawdę dobry, dwa sloty zarezerwowane są dla was, czyli naszych widzów. Aby nie stracić tej szansy, zaobserwuj nasze wszystkie Instagramy, no bo tam wrzucamy aktualizację związane z eventem i dodamy prawdopodobnie jutro post konkursowy, w którym wyjaśnimy, jak właśnie ty możesz zostać artystą na koncercie. Poza tym, że dwójka z was zadra na naszym evencie w line-upie, będę ja, będzie Suma, będzie Adam, można zbić pionę, zrobić sobie z nami fotę, Suma nawet zadra dla was DJ set na rozgrzewkę. W najbliższym tygodniu ogłaszamy line-up i myślę, że headlinerzy, a w zasadzie jeden główny headliner, może was trochę zaskoczyć. Mam nadzieję, że widzę się właśnie z tobą 12 kwietnia w Sopocie w dwóch zmianach i obserwuj nasze Instagramy, aby być na bieżąco z aktualizacjami eventu. Pod koniec jesieni 2022 roku internet zaczyna masowo szydzić z Rusiny, wyśmiewając jego bezsensowne teksty, styl ubierania czy charakterystyczny głos. Ma to miejsce głównie na platformie TikTok, za sprawą singla Jestem Śliczny, który stał się memem na skalę krajową. Warto jednak zaznaczyć, że singiel nie charakteryzował się czymś głupszym, gorszym czy
innym niż poprzednie wydania Rusina. Ktoś zrobił TikToka, który zatrybił, a reszta baranów dołączyła do trendu, żeby nabić sobie to kilka wyświetleń więcej. Na szerszą skalę również wyciągany zostaje argument, iż Rusina jest fatalnym tekściarzem. A słowa jego piosenek nawet ze sobą się nie kleją i brzmią jak wrzucone tam przypadkowo wyrazy. Jasne, Rusina nie pisze tak dobrych historii jak Taco, Słoń czy J. Cole, ale musimy pamiętać, z jakiego punktu muzycznego zaczynał oraz jakie reprezentuje podejście. Artysta otwarcie o tym mówi, że jako 19 czy 20 latek nie nauczy się życia ze swoich piosenek, więc po prostu skupia się na brzmieniu. Wcześniej wspominałem o inspiracjach Rusiny. Ci raperzy często dosłownie rzucają przypadkowe słowa, które mają dobrze wybrzmieć w znaczeniu melodycznym. Przecież absurdalne teksty Young Thug'a to jest dzisiaj taki inside joke w tym trapowym community, one są już legendarne. ABC, I'm about to come. Rusina to chyba jedyny polski raper, który przenosi taki styl na polskie realia. Wróćmy do fatalnego wywiadu Winiego. To nie jedyny raz, gdy młody raper wraz ze swoimi ziomalami pokazują się widowni od złej strony. Czy to w rozmowie w Nuance, czy Daily Grind, a może właśnie u Winiego. Komentarze są identyczne. Ludzie nie tyle hejtują Rusinę, ponieważ jest to aktualnie modne, a punktują, że nie ma on w sobie żadnej energii. Odpowiada na pytania jak za karę i w ogóle sprawia wrażenie mało sympatycznej osoby. Sytuacji nie poprawia kilka wpadek z braku podstawowej wiedzy na temat hip-hopu. Wzbudzenie sympatii wśród słuchaczy rapu jest niesamowicie ważne podczas budowania kariery, a zwłaszcza na samym jej początku. Tego typu wystąpienia skutecznie zraziły część rapowego community do Rusina. Fatalny ciąg zdarzeń oraz nasilająca się krytyka w kierunku artysty to mieszanka wybuchowa dla kogoś tak młodego. Jak odbiło się to na Rusinie? Znane jest wiele przypadków, gdzie pod wpływem hejtu czy krytyki wykonawcy nie radząc sobie z tym wszystkim podejmowali tragiczne w skutkach decyzje. Zwykłe żarty będące początkowo tiktokowym trendem są w stanie wyeskalować do takiego poziomu, że psychika wyśmiewanej osoby może rozpaść się nieodwracalnie. Jedna z popularnych dróg, na które decydują się osoby w ogniu krytyki, to ucieczka w świat używek. Nie mam zamiaru oskarżać Rusiny czy zarzucać mu stosowanie jakichkolwiek używek, ale w samym wywiadzie opublikowanym na jego kanale z okazji wydania płyty znalazłem kilka fragmentów, które bardzo mnie zaniepokoiły. Ten numer, trzeźwy być. Cały numer nagrałeś, będąc nietrzeźwym. Paradoksalnie. Cały album nagrałem nietrzeźwy. Ja też schudłem 10 kilo, kurwa, w ten rok. Ja to zrobiłem zlinowany. Miałem zamknięte oczy, jak go nagrywałem. Wybranie tak niebezpiecznego rozwiązania, które jest zwykłym półśrodkiem dającym chwilową iluzję szczęścia, jest ekstremalnie niebezpieczne. Niezliczona ilość bardzo utalentowanych artystów zniszczyła swoją karierę, czy w najgorszym przypadku nawet odeszła za sprawą problemów z nadużywaniem narkotyków. Nawet na naszym polskim podwórku nie trudno znaleźć przykry obraz raperów, którzy zdają się marnować swój potencjał z właśnie tej przyczyny. Druga płyta względem debiutanckiej energii wygrywania jest nie tyle zawodem czy wpadką, a raczej rozczarowaniem, jeśli mówimy typowo o zasięgach. Chociaż sam Rusina twierdzi, że ten projekt nie był tworzony w celach komercyjnych, mam wrażenie, że oczekiwał znacznie lepszych liczb. Rusina to bardzo ciekawy zawodnik, którego poczynania na pewno będę w najbliższych miesiącach śledził. Lawina hejtu, często niestety bezpodstawnego, na pewno dotknęła młodego rapera i odcisnęła swoje piętno na jego psychice. Przed młodym raperem jeszcze wiele projektów, których sukces zależy jedynie od niego. Jeśli rzeczywiście stosuje tyle używek, ile sam mówi w swoich piosenkach, powinien zastanowić się, czy jest to warte ryzykowania swojego zdrowia oraz kariery.